Wzruszenie i smutek na profilu Joanny Racewicz. Wspomina męża w rocznicę urodzin, pokazała niezwykłe zdjęcie. Joanna Racewicz zamieściła wzruszający post na swoim profilu na Instagramie. Dziennikarka chciała w ten sposób upamiętnić urodziny swojego zmarłego męża. Wczoraj minęło dokładnie 50 lat od dnia przyjścia na świat ukochanego męża gwiazdy. Teraz dziennikarka postanowiła podzielić się z fanami uroczym zdjęciem mężczyzny z pociechą. Joanna Racewicz zamieściła wzruszający post na Instagramie. Gwiazda znana jest ze swojej bezpośredniości i odważnego wyrażania swojego zdania w social mediach. Niejednokrotnie zdarzało jej się wejść w dyskusję z fanem czy nawet zagrozić mu sądowym pozwem. Teraz jednak Joanna Racewicz zdecydowała się na bardzo osobisty i wzruszający post. Wszystko z okazji przypadających wczoraj urodzin jej ukochanego zmarłego męża Pawła Janeczka. Minus 50 lat, okrągła rocznica, zatrzymany obraz, bezcenny, urodziny, których nie będzie, toasty już po tamtej stronie. Zmarszczki, których nie zobaczę. Siwe kosmyki włosów, napisała poruszona dziennikarka. Joanna Racewicz zwróciła się do zmarłego męża. W poruszającym wpisie dziennikarka zwróciła się bezpośrednio do Pawła Janeczka. Joanna Racewicz wymieniła między innymi pamiątki, które nieustannie przypominają jej o zmarłym ukochanym. Zaznaczyła, że nigdy nie wyrzuci żadnej z tych rzeczy, ponieważ są wszystkim, co pozostało jej po tragicznie zmarłym mężu. Krawaty spakowałam do kufra, twój kask i rękawice, zasuszoną różę, którą ktoś wtedy położył na motocyklu. Szuflada pełna medali za odwagę, w pudełku strzęp koszuli. Odległy zapach nafty, trawy i błota. Zapach stamtąd. Rzeczy, których nie wyrzucę. Pamiątki istnienia człowieka. Jestem, nawet jak mnie nie ma, mówiłeś. Jesteś, w oczach syna. W jego gestach, uśmiechu, twój pomnik, który tulę codziennie. Wtedy przez chwilę znów jest nastroje, napisała na Instagramie dziennikarka. W końcowej części wpisu wyznała, że cała rodzina bardzo tęskni za zmarłym, który mimo tylu lat wciąż odgrywa kluczową rolę w ich życiu. Kochamy, tęsknimy, na zawsze, zakończyła wpis Joanna Racewicz. Kim był mąż Joanny Racewicz? Dziennikarka przez wiele lat była w szczęśliwym związku małżeńskim z Pawłem Janeczkiem, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Kilka dni temu obchodziliśmy 13. rocznicę śmierci wszystkich, którzy uczestniczyli w tej katastrofie. Mężczyzna był porucznikiem Biura Ochrony Rządu, dowódcą zmiany i faktycznym szefem ochrony prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego. 16 kwietnia ukochany Joanny Racewicz świętowałby swoje 50. urodziny.